Wchodzimy, proszę Państwa, w sesję kwalifikacyjną przed wyścigiem na torze Motegi i dzisiaj z nami są MPD. Dzień dobry. 4913. Dzień dobry. Pietrek. Cześć. I Wef. Dźwig. Tak. I tą właśnie oto ekipą startujemy na drugim z japońskich torów na torze. A więc Twinning Motegi, tor tym razem należący do Hondy. Odlatarię do MPD'ego, au! Myślę, że ten widok byłby dla nas automatyczny, jeżeli ktokolwiek z nas posiadałby dziewczynę. Tak. Jak ktoś może ci się światła włączyć. Albo chłopaka jak Wef, a nie, przepraszam. Tak, światła, żeby zmniejszyć FPS. A nie, poczek. Poczek wapuje. Nie wiem. A Foczek ma, kłamie, bo nagrany. Na Facebooku nie ma, że jest zajęty. I co on gada, że ma dziewczynę? Ale głupta z Foczka, pozdrawiamy Foczka gorąco i serdecznie. Nie, serdecznie. Że jest hamem? A ja tak. Dobra. A czy to jest ta wersja Patryku Trustmasterze? Tak, to jest ta sama wersja, która była w poprzednim sezonie, tak. Dobra. To jest MPD wygrał, gratulujemy. No w tamtym sezonie chyba na tym torze, jeżeli się nie mylę, chyba NPD przypieczętował swój drugi tytuł. Tak, tak. Chodzi na to, że tak. I pamiętam, że wtedy jeszcze musiałem na niskich detalach jechać, a teraz mnie stać. Ale teraz nie przypieczętuję. Dobra. Teraz nie przypieczętuję mistrzostwa, jeszcze. Tak. A te, no coś miałem mówić. A, tutaj mam taką małą fraszkę szkalującą podobną do papieżowej. Ponieważ jak skończy się sesja, jak skończy się sesja, to papież papieżuje, ty Patryku, tu Trustmasterze, nie, kurde! Trustmasterze. Ty Patryku, tu Trustmasterze, zły będzie mailanderze, dziękuję. Tak, a jeszcze a propos, skoro już tak mówimy, ja dzisiaj szukałem na internecie lekarstwa i miało to być 21 mg, a szukałem na necie, który miał mieć miligramów 37, także pozdrawiam. No i tam tutaj zalnita. Powiązanie papieżowe. Tak. To zalnita. Można by rzec śmiercionośne. O nie. Tak jest. Ale tutaj, czarny humor. Tutaj stoi na... Holzer w ogóle tego, aż chyba go nawet specjalnie usunę z serwera, żeby nie spalał nam tu niebezpieczeństwa na torze. No właśnie, bo to jest takie... Stwarza niebezpieczeństwa. No stwarza, bo stoi tak gdzie indziej. Stwarza jak MPD. Dobra. Może coś opowie Patryk o tym, A więc że... Pietrek rozpoczął okrążenie pomiarowe, tak jak ja i Wef zaraz. Może opowiemy coś o tym torze? Tak, Twinning Motegi tor powstały bodaj w 1997 roku. Będą tak znany przede wszystkim z wyścigów MotoGP, gdzie jest organizatorem Grand Prix Japonii od roku 2004. W 99 tak, wtedy się zaczęli wtedy jeszcze go Grand Prix Pacyfiku. Nie, już to była Japonia. No. A od 2000 do 2003 to był Pacyfik i od 2004 to już była Japonia, dziękuję. Tak, spowodowane śmiercią Dairo Kato na torze Suzuka właśnie w sezonie 2003, dzięki czemu Motegi zyskało status Grand Prix Japonii na rok 2004. Specyfika tego toru jest dość prosta. Jest to tor w zasadzie, który składa się głównie z prostych i z wolnych zakrętów. Wyjątek tutaj stanowić może jedynie sektor drugi, gdzie można jeszcze znaleźć tam z 2-3 zakręty w miarę szybkie. Ale przede wszystkim jest to tor wymagający dla paliwa i dla hamulców. Dobrze, ponieważ... że nie opon. No opon nie, bo opony najbardziej zużywają na szybkich zakrętach. Znaczy no ewentualnie może tylne opony się mogą zużywać ze względu na to, że muszą bardziej pracować pod względem trakcji. Tak jest. Tak, może za chwilę tutaj przejedziemy sobie z MPD. No nie, MPD jest teraz na pomiarówce, to może nie. Może z Wef jest w której rzeczy? Wef jest dopiero w drugim sektorze, to może też na razie sobie opuścimy. No czasem na razie jeszcze bez czasu, chociaż tam Patryk już ustanawia nam czas minuta 52 i 5. Następny będzie w kolejce Pietrek, który zastępuje w tych kwalifikacjach Daniela Kelwica. No czas oczywiście najlepszy, ale tu sam kierowca nieraz się wypowiadał, że te samochody nie są dla niego sprzyjające. MPD już nam wjeżdża na drugą pozycję, na razie ze stratą, ale pamiętajmy, że MPD nie miał okazji trenować z tymi samochodami po tym torze. Tak jest. No i przejdziemy sobie z MPD teraz okrążenie. Tam przed chwilą mieliśmy taki pierwszy nawrót, można powiedzieć, teraz będziemy mieli kolejny.
Znaczy to nawrót, czy podwójny zakręt. 41 tysięcznych, tylko wolnie. Tak, a więc jest bardzo ciasno. Tak, tutaj mamy się drugą prostą. Kończył się nam pierwszy sektor. Epidio ci brać swój czas. Kolejne dohamowanie do prawego zakrętu, też dość wolnego. Mamy pierwszy przejazd pod mostem. I Margalitis 8000 szybciej. Tak, dojeżdżamy. Teraz tu mam właśnie szybki prawy. Ardi van der Heck na prowadzenie wyszedł. Tak, dohamowanie i teraz mamy podwójny zakręt. Najpierw lewy, później prawy. Tutaj widać żwir wszędzie dookoła. Tak jest. Pokazuje, że motocykl. Teraz mamy zakręt bodaj ósmy. Też mamy dość wolny lewy zakręt. Ale pod górkę, nie. I potem mamy dziewiąty zakręt. Nawrót wchodzący na prostą. Można powiedzieć drugą z prost startowych. To nie linia to było. Tak, nawiązuje do klasyka. I tu się będzie kończył nam drugi sektor. Poprawi się, znaczy ja się poprawiam na razie. I tu jest bardzo wymagający dziesiąty zakręt. To jest jedno z najbardziej wymagających miejsc pod względem dohamowań. Tutaj krąży historia, że tutaj właśnie bodaj Benspis chyba w 2012 roku musiał zeskakiwać chyba z prędkości 200 ponad km na godzinę z motocykla, ponieważ hamulce po prostu wysiadły. I to już na drugim okrążeniu, więc to było wymagające przeżycie. A po drodze mieliśmy jeszcze szybki dojazd lewy pod mostem i w zasadzie szykana na koniec. I tak właśnie wygląda okrążenie toru Twin Ring Motegi. MPD na razie dopiero na pozycji 13, ale też się chłopak dopiero nam tu rozkręca. A tymczasem WEF także nam dojeżdża na razie stosunkowo powoli. No ale pamiętajmy, że stawka w tym momencie bardzo ciasna i wymagająca. Jest Kyle tam się... Ja spacer robię na razie po torze. Tak. Spacer zapoznawczy tak zwany. Na softach. Spacer to się na pieszo, a nie samochodem. W twoim domie. Dobra. Tutaj już się ludzie tutaj trochę... Przynajmniej mam doma, nie pod lata. Pięknie, no tutaj zahaczył o żwir i poleciał w ostatnim zakręcie. Jedę powalić. Powalić. Stacja Lotos. Tak, tutaj nam okrążenie kończy Harald Proszyk. Zobaczymy, jaki czas nam zdoła wykręcić. Na razie jest minimalnie wolniejszy od Van der Hecka po drugim sektorze i no niestety straci, a więc jest na pozycji siódmej. A będziemy mieli trochę zawodników, którzy mają już za sobą przejazdy. Obecnie najlepszy, no MPD teraz będzie, że tak powiem, najwcześniej z tych, którzy faktycznie okrążenia skończą, zanim będzie Roland van den Laar. Kurwa, Ludwik, wyjdź. No i MPD... Ludwik, świetny płyn. To MPD już stanęły, mam rekord drugiego sektora, na razie jest tylko minimalnie szybszy, ale poczekajmy jeszcze na trzeci sektor. Dobra. Nie chcę przyjąć w boksie. A więc niestety WEF będzie musiał jednak odwiedzić garaż. Patryk, tutaj rekord! Tak jest. Znaczy pierwsze miejsce. Tak, i rekord trzeciego sektora jak na razie. Aj cholera! No i MPD też bardzo agresywnie i czy uda mu się poprawić ten czas? Zaraz się dowiemy. Swój poprawię. Ale ja guptas, dobra. No niestety, ale trzeci sektor jednak MPD kompletnie zawalił. Roland van den Laar nam tymczasem awansuje na pozycję 11, więc nie jest najszybciej. Będziemy mieli kolejną grupę zawodników dojeżdżających, no teraz czas na Olivera Dutta. Przepraszam, Plenagla, nie Dutta. Dutt wcześniej zrobił kółko, ale on jest już będzie nam zjeżdżał do boksów. Tak, to już swoją drogą. Tak. A jest tam, widzę, 5000 tylko traci. No różnica, no, pierwsza 17 mieści się w pół w 60 tak naprawdę. No, jest cholernie ciasno. Bardzo ciasno tutaj jest. Tak. No i Harald Procz, nie, przepraszam, Plenak tu dopiero krążenie nam będzie rozpoczynał, więc jeszcze swoje ma przed sobą. Schmittler jeszcze nawet nie wyjechał na tor. Tak samo jeszcze, no, na razie to takie okrążenia rozpoznawcze z torem. Tak. Plenak gdzieś tam jest. Tutaj zaczyna pewnie dopiero kółko, a Szmika jest jedyny, który jeszcze nie wyjechał z tych, co nie mają czasu. Dokładnie. Fantatyk oczywiście nie. Tak właśnie nam wygląda zjazd do boksów. Tak, ja pojadę w sesji numer 2 ze Szpryckiem. Tak jest. Tą pizą z drogą baciałą. Reperuje się za wojaka. A więc świetna opinia o tym kierowcy. Tak, który może zdobyć mistrzostwo w tym sezonie. Ale nie musi. Znaczy na co tak GTK też ma szansę, chociaż nie jest faworytem jak na ten moment.
Ale głuptas. Tego nie po ostatnich dwóch wyścigach na Fuji i na Walencji? Tak. Ale pamiętajmy, po tym wyścigu nas czekają jeszcze 3 wyścigi, więc jeszcze to naprawdę wszystko jest możliwe. Jeszcze aż 75... Ale tutaj Peter nam spinuje. No niestety. Dobra. Na razie cała nasza grupa na okrążeniach wyjazdowych, no poza MPD, ale MPD nabył najwolniejszy, na wolniejszym okrążeniu. Bo tutaj spina zrobiłem, o, znowu. Tak, no niestety znowu MPD zahacza nam o żwir w pierwszym zakręcie. Dobra, jadę dalej. No niestety MPD nie może jakoś trafić na razie w dohamowanie do tych pierwszych dwóch zakrętów. Dokładnie. Tam trzeba bardzo wąsko przejechać, tak, żeby właśnie nie wypaść na ten żwir. Tutaj drugi raz MPD zahacza o żwir, a więc można powiedzieć, że bardzo... Jest w tym żywiole. Tak. A teraz na środowisku Danielinia jest. Again. A tutaj MPD ścina zakręt. Czemu środowisko Danielinia? O co chodzi? No bo to jest taki klasyk, że... On zawsze lubił po żwirze jeździć. Aha, dobra. Historia jest taka w tej sytuacji. Był taki czas, niestety tego nagrania nie ma wśród nas, ale komentowaliśmy z Marcelem wyścig o Grand Prix Australii i sytuacja była taka, że właśnie jak chyba Pucu i Kas chyba wypadli poza tor w trzecim zakręcie, to wówczas powiedziałem taki tekst, że ci zawodnicy trafili do swojego naturalnego środowiska, a z biegiem czasu zostało to zaadaptowane, że ponieważ Danielinho często wypadał poza tor, bądź ścinał, że właśnie jakby żwir jest jego naturalnym środowiskiem i to można powiedzieć tak już pozostało. A więc jak kupianda, tak w skrócie. Tak, tak właśnie wygląda historia tego przysłowia. Tak. Ja też wpadłem z wi, ale to przez tego wenda całego, który wyjechał przede mną i... Ja przez żubra. 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 Tak. Ej, tutaj też narobił mi smaka. Tak, można powiedzieć, że obecne warunki są taką małą adaptacją przed wyścigiem zapowiadanymi... Znaczy, na wyścig mają być podobne warunki. Bardziej mam na myśli następną rundę w Meksyku, gdzie organizatorzy postanowili, że tak, ponieważ wyścigu nie będzie, bo nie zapłacili za to. Nie, to miałem na myśli. Chodzi mi o to, że mają jakieś tam inne zajęcia, siesty i tak dalej za dnia i dlatego wyścig chcą zorganizować w nocy. Poza tym podobno w Meksyku za duże upały są, żeby organizować za dnia tak wyścig. No, temperatury dochodzące do prawie 35 stopni to... To podejrzewam, że to by się dobrze do jakichś 50, więc... Tak, a podobno... Mogły nie wytrzymać tego ciśnienia, więc... Zresztą jest taka historia właśnie w F1, że w Dallas w 1984 roku nawierzchnia osiągała 65 stopni i po prostu się rozpadała. A, to nic nowego. Tak, dlatego kwalifikacje musiały być rozgrywane o 7.30 rano. A tam, u nas też mogli takie wyścigi robić. No to akurat dla Europy było w sumie lepsze. Tak, bo wyścigi były dosyć po południu. Tak. Za mną tam jacyś koledzy jadą po fachu. Tutaj komentarze czatowe Alexa Plenagla między innymi. Tak. Który właśnie skoczył na 10 miejsce po swoim kółku kwalifikacyjnym. A tutaj szybko odpowiedź Wefa. Tak. Ale że Wef jest na razie za Pietrkiem, to jest zastanawiające. Bo ale... ktoś mi tak ładnie podjechał u nas i Pietrek. Od mi wjechał w dupę. MPD ustanawia ponownie rekord drugiego sektora i jedzie po rekord. Ścina. Poczekajmy jeszcze na trzeci sektor. Ale dajmy, że na razie MPD bodaj traci 10 punktów do Patryka 13 w walce o pozycję lidera, więc... Będzie to chyba najciężej wywalczony tytuł dla MPD'ego w historii. Chociaż nie no, w sumie w pierwszym sezonie też musiał swoje powalczyć. A tam się boty same się rozwaliły. Nie, tam akurat ty rozwaliłeś Wurtiego, ale to już tam szczegóły. A MPD miała sobie na pozycji numer 1. Ferrari i ja nie miała nic przeciwko. To Multi jechał z nami wtedy? Jaki Multi? My we dwójkę jechaliśmy. Tak. Taka bieda była. No wtedy to była faktycznie kooperacja, a nie to co teraz. Kurde, kiedyś to były kooperacje, kiedyś to ale nie. To były czasy, nie? Jo. Palenino, Akadanielinio. No to jeszcze dawniejsze czasy. No to co już. To była historia piękna. Tak. O właśnie, czekaj, dobrze myślę? Tak, ten wyścig na Motegi to będzie w historii wszystkich kooperacji 107 wyścig. Ale świetnie.
A więc to będzie wielka rocznica. Skakuje na pozycję lidera. Ja też to zauważyłem. Ale no, można zauważyć. Ale się nie podnieciłem. Tak, no mówię. Więc Patryk ma na pozycję lidera. Teraz można zobaczyć na Pietrzka, jak sobie radzi, chociaż nie, bo... A, właśnie, a Wew oczywiście wpada w żwir. Bo lubi. Tak, Wiedra i Nagia na prążeniu. To ci żwir. Bo lubi ten... Koty są fajne, ale psy fajniejsze. Dobrze, co by tu jeszcze... Aha, miałem mówić, że ogólnie kooperacje jako takie przetrwały dłużej niż wiele lig. Tak jest. No właśnie. Też. I jeżeli... To jest ta wielka zaleta. Tak. I jeżeli dobrze liczę, to chyba w następnym sezonie już można nawet zostanie pobite frekwencja Air Fanatic, bo Air Fanatic miał tam chyba... Nie, 120 wyścigów około chyba. Pewnie trochę mniej, bo dokładnie pamiętam. Powiem, że na Mozy w 9 sezonie był setny wyścig, a nie wiem, ile zdążył minąć od tamtego czasu. Trochę. Zapewne. Jeszcze szybki podglądzik, czy wszystko się ładnie nagrywa. Tak, wszystko się ładnie nagrywa, ponieważ zdarzały się momenty, gdy... To jest małe wpadki takie. Bardziej mam na myśli o to, że mikrofon się nie chce nagrywać. Statkiem w ciepły rejs. Walencja. Tak, no a Franz Schmidtler prawdopodobnie już nie wyjedzie w tej sesji. Prawdopodobnie po prostu zostawi samochód i sobie pojedzie do domu. Bo poszedł na hot doga, tylko zapomniał, że hot dogi to się robią prawie 20 minut, hot więc... dog! Hot dog! Boże, tylko hot dog, miam, miam, miam. Tak, jeszcze tutaj po mamy po lokowanie po produktu. A wszedł na to pod dyskoteką z szaganem stoi pan. Abano, stadek, parówka drobiowa, kaszanka zwyczajna. Na palczanozę poszedł. To zechcesz, pakuję do buły, a ty to wpakuj do ust. O, hot dog, hot dog. Hot dog, miam, miam, miam. My to tak sobie śpiewamy ładnie, a tu... Hot dog. A tu już jest, zostały nieco ponad 3 minuty do końca kwalifikacji. Koniec już, mama. Kurwa, jebany wiochmen. Powiedziałbym coś, ale może się powstrzymam. No i Wew rozpoczynam okrążenie. Zadaj tam. Ale Wew jest pod presją. Pod presją wyniku. Też. I widać, jak presja na niego zadziałała. A więc błyskawiczne tutaj odrabianie okrążeń. Znaczy okrążeń. Straty. Dawa szybko. Tak, a więc ostatnia szansa dla Wefa, żeby jeszcze cokolwiek zdziałał. Pierdolę, włączam ogranicznik, chłopcie. O, a tymczasem Patryk nas tutaj ciśnie. No za chwilę Patryk tutaj nam skończy okrążenie, niestety troszeczkę straci w drugim sektorze. No to już trochę ciężkie warunki do jazdy, więc... No tak, już się zrobiło trochę chłodniej niż na początku sesji. Może 30 stopni temperatura toru. Tak, to i tak nieźle jak na tą porę. Ale bym se tak chciał 30 stopni teraz, żeby było. Ja nawet 34, 30... Ja to nawet bym, jakby było 40, to bym nawet się cieszył. Ja nie. Ja bym nie chciał 40. Ale bez przesady. Ja bym sobie kurwa wyszedł ładnie na dwór, na browarka. Tak, by się głupił jak dzika świnia. Ale wcześniej Aleks Jurewicz musiałby pranie zrobić. Nie. Chyba pieniędzy. Ale najpierw musiałby przekazać, że próg nas co chyba się nie zanosi, więc... Nie, no próg ma. Nie, no ja... Chyba w domu. Znaczy nie, wyje... Krzyczka już ma. Wyjadę sobie tylko na to, żeby tak sobie pojechać. Tak, udzieliło mi się trochę. No i już na 31 stopni jest temperatura toru, a więc widać, że duży ruch sprzyja temperaturze. A w sumie, kurwa, zawężenia spina. Tak. Ja sobie wyjeżdżam na to tylko po to, żeby sobie pojechać. Tak, a MPD przed swoją ostatnią szansą. Grubą. Tak. Zresztą nie tylko on. Tak jak pozostali kierowcy. Najpierw jednak przejedzie Pietro, chociaż Pietro jedzie teraz wolniej. A tak a propos spinów i tak dalej, no to chyba pierwsze od dawna Grand Prix, gdzie boty no nie robią takowych błędów w kwalifikacjach jak na razie. Czekajmy do wyścigu. Tak. No jedzie całkiem szybko Norbert Wiedler, jeżeli się postara, może poprawić swój czas, bo tylko był o 400 wolniejszy po drugim sektorze. A ja jedę za nim. Tak. Więc holowanko. Tak. Małe holowanie, jak to mówią. I czy uda się Wiedlerowi poprawić swój czas? Poprawił się o 13 tysięcznych i przebił się przed Pietrka chyba. Nie, on chyba był przed Pietrkiem i tak.
MPD rekord pierwszego sektora. A więc widać, że MPD się stara o pole position. Kolejne zresztą. Kryształową górę. Ale to jest Q1. Kryształową cebulę. Albo jak ja powiedziałem swojego czasu, kryształową kurę. Q1, bo jeszcze wiadomo, jest Q2, a Q2 może... No, tylko że jak ja i Szwestek będziemy tam startować, to myślę, że raczej nie zmieni to wyniku pole position. Chociaż możliwe, bo wszystko... Idziemy jeszcze skórę na niedźwiedziu. Tak. Nie no, ja aż tak szybko nie jeszcze. MPD rekord S2 i ty jadesz. A więc Patryk tutaj ścina. Nie, ja i tak nie jadę, ja tylko jadę... Ja wiem. Żeby pojechać. A jest żółta flaga wywołała nasz. Lajper. A nie, to przez tak. Jeśli kierowcy już nam kończą okrążenia. Przede mnie wywołana, bo się spierdzieliło. A, jeszcze nie w tą stronę jadę, kurde. No i był Patryk przed chwilą, 21:38. Dostaniesz deku jak materiale. Nie, o, widziałem Befa, dobra, trzeba tu Befowi wpuścić. Chciałem go rozwalić, ale... Ale byłbym niekulturalny. A i pole position. Tak. 51-137. Szkoda, że nie było 52-137. To by to było piękne podsumowanie. Pewnie na tych, na medach. Nie, teraz na Supersoft. No ja na medach wcześniej jechałem. Ja jechałem na softach całe kwale. No, Bef teraz nam tutaj ciśnie i widzieliśmy, jak Pietrek się zderzył z Kennethem Hayerem. Dobra. Tutaj widać, jak może będzie soluwa po kwalifikacjach. No Fedo będzie. Będzie no i kończą się kwalifikacje, kto tam jeszcze... Jeszcze Bef jedzie. Chyba się czołga do tego. Nie no, poprawia się o 3 sekundy. Na farcie. Nie no, żartuję. No, ale to i tak nawet jak się poprawi, to jedynie kiedy przed kogo może skoczyć, to jest pewnie... Pietrek, ewentualnie z Idle. I to... O! Nie, chodzi o 10. Jest, tak. Bef. Więc jest szansa, że się zakwalifikuje do wyścigu. Ale to no i cóż, tym akcentem... Wyścig do Fawę, znaczy Bef do... Kurwa, nie zapisałem łysa... Witamy się z państwem serdecznie. Pecznie. Tego... tego... toru pod błękitnym niebem. Do słonecznej Japonii. Pierdolniętym MPD-im. Dobry. Żegnamy się z tego toru o zachodzie słońca. Dariusz Szaranowicz i Włodzimierz Szwakowski. Nie, ten Przemysław Pawiasz i Sebastian Szczęsny. Jebać Assetto Corse. Assetto Corse. Tak, a więc do zobaczenia. Już niemal na drugiej kwalifikacji na tym torze.